Cały rok czekałem na ten piękny moment. Bizon właśnie jedzie kosić u mnie zboże. Ja przyczepy wszystkie mam na swoim polu. Razem z nimi trzydziestka czeka w pogotowiu. Kręci się już header, silnik pięknie spychać. Właśnie dodał gazu, nie ma na co dłużej czekać. Znowu żniwa, żniwa, żniwa są na przyczepę. Wchodzi parę ton jęczmień, owiec, żyto czy pszenica. Zbiornik pełen, zaraz będzie sypa! Piotr, dobrze poutykałeś przyczepę? Tak, tatę. No to leć pociągnik, nie widzisz, że trąbi? Ale tatę. No nie wytrzymam z tobą, sam polecę. No i jak utkałeś? Zobacz, jakie dziury, patrz. No jak? Ale tatę. Na przyczepę parę ton sypie bizon ziarno. Ja trzydziestką jadę sam. Czekam, kiedy sygnał da to bizon. Tak to on. Polska siła, polska moc. Znowu żniwa, żniwa, znowu są na przyczepę. Wchodzi parę ton jęczmień, owies, żyto i pszenica. Zbiornik pełen, zaraz będziemy sypać. Ucz się, Piotr, bo ojciec nie będzie żył wiecznie. Pamiętaj, trzydziestka nie ma hamulców. Musisz nauczyć jeździć się bez nich. Ale dlaczego, tatę? Nie da się ich naprawić? Piotr, ile razy mam ci to tłumaczyć? Dziś się zrobi, a za tydzień będą takie, jakie były. To po co robić? Ale tatę... Nie denerwuj mnie. Gdzie jest ta reklamówka, co ci kazałem schować w zbożu? No w zbożu, tatę. No ja nie wietrzymię, leć mi ją przynieść. Siemano, mamy żniwa. Kosimy sobie pszenżyto. Jeden zbiornik już wywalony. Będziemy zaraz kosić obok mieszankę. Już jest taka w miarę, ale no niestety bizon stanął. Stanę w cieniu sobie. Bizon stanął, ponieważ filtry trzeba wymienić paliwowe. No i ciągnikiem. Dziadek z kombajnistą pojechał do nich na gospodarstwo niedaleko, na szczęście. I co? Będzie trzeba na polu wymienić filterki paliwowe szybko i dalej do musenia. Jest 30 stopni, może nawet więcej. No, ogólnie przężyto mieszanka nie są złe, tylko tutaj u początku pola mamy takie zielone bardzo. A dalej takie trochę. W tym roku nie jest za dobrze, susza jest. Zboże nie jest takie, jakie powinno być. Ale może być. No, od sąsiada pożyczyliśmy autosankę. D47. 6 ton ładowności, bo oryginalne nadstawki i jeszcze te buty oryginalne i jeszcze nadstawki takie dorobione. I tu ładowność 6 ton. Mieliśmy brać jeszcze drugą przyczepę na owiec, mieszankę. No tam trochę jest tej mieszanki, ładzie tam w tej mieszance większość owca, więc wziąłem rozrzutnik, jeszcze uszykowałem na szybko. Prześcieradło. No i plandeka. No. Czekam, pilnuję dobytku, bizona, zboża, przyczepy. No więc może jeszcze coś nagram, jak bizon kosi, ale tak za bardzo nie ma kiedy nawet nagrać, bo szczerze chodzi mi się za nim, nie chcę za kombajnem, żeby coś nagrać. W kabinie mało miejsca. Nie ma za bardzo gdzie tak chwilę przycupnąć. Więc tak naprawdę ciągle siedzę w ciągniku. Dobra, postaram się jeszcze coś dla was nagrać do tego odcinka. Znowu żniwa, żniwa są. Na przyczepę wchodzi parę ton jęczmień. Owies, żyto czy pszenica. Zbiornik pełen, zaraz będziemy sypać. Piotr, pamiętaj, jak mnie już nie będzie, masz zawsze pierwszy wykosić przed sąsiadem.